Dzień dobry, witamy widzów kanału Spożywcza TV, portalu Detal.pl oraz agronomist.pl. W studio Michał Siwek, dyrektor Departamentu International Food and Agri Hub Banku BNP Paribas. Dzień dobry Państwu. I Wojciech Szelon, się nisko. A w programie Gabinet Spożywczy naszym i Państwa gościem jest pan Mieszko Musiał, prezes zarządu Carlsberg Polska. Dzień, Dzień dobry Państwu. Dobry. Panie prezesie, rok 2018 Rok rekordowy, prawie 100 litrów piwa wypitego przez e, statystycznego Polaka, a potem zjazd tych ilości. E, rok 2021 to był już trzeci rok z rzędu ze spadkiem. Czy jest szansa, jesteśmy tuż po zakończeniu roku 2022, że tutaj odwróciła się ta tendencja, czy jeszcze nie? To znaczy, musimy popatrzeć, tu są jakby dwa elementy, które rządzą tym e, obszarem. Bo po pierwsze, to jest demografia. Przy spożyciu w Polsce w okolicach 100 litrów, bo to różne dane tutaj różnie to, to raportują, no ale powiedzmy w okolicach 100 litrów to, to plasuje nas w takich piwnych potęgach, jak Czechy, Niemcy na przykład. I, a wiemy, jakie mamy dane demograficzne. No Jesteśmy społeczeństwem, które raczej się starzeje. No powiedziałbym z ujemnym przyrostem. Także... Z tej strony, no to raczej nie ma co liczyć na, na wzrost. Ale paradoksalnie, w tym czasie, w którym jesteśmy dzisiaj, no w takim roku kryzysowym, wolumen na zakończenie roku 2022 wygląda lepiej niż w latach poprzednich. I jakby ten fenomen spowodowany jest z kolei tym, że to, co powodowało przez lata spadek Rynku piwa to był przede wszystkim spadek lagerów, czyli tego tradycyjnego, tradycyjnego piwa, które jest odpowiedzialne za mniej więcej 85% całego rynku. Rosły natomiast piwa bezalkoholowe, rosły piwa smakowe, różnego rodzaju specjalności, a ten, a ten tradycyjny lager spadał. Teraz widzimy, zwłaszcza w ostatnich, i ten trend jakby nasilał się w ostatnich miesiącach roku. Widzimy pewną zmianę w zachowaniach konsumenckich. To na pewno ma związek z, no, ze zmieniającą się, powiedziałbym, sytuacją ekonomiczną gospodarstw domowych. I do łask wracają piwa, właśnie lagery, mainstreamowe, też lower mainstreamowe, te bardziej, powiedziałbym, tańsze, bardziej dostępne. Więc, według stanu na koniec roku 2022 mierzymy się z taką sytuacją, że rynek to mniej więcej zero, jeżeli chodzi o, o wolumen, natomiast wartościowo rośnie o blisko 10%, no i to wszystko się wiąże ze wzrostem średniej ceny. Panie Prezesie, wspomniał Pan piwa bezalkoholowe. Chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali o tej kategorii. I tutaj, żeby oddać trochę kontekst, jak ten rynek rośnie, to widzimy, że on rośnie w ostatnich pięciu latach w tempie dwucyfrowym i przez ostatnie pięć lat urósł czterokrotnie. Ponadto w 2021 roku widzieliśmy, że sprzedaż piw bezalkoholowych przekroczyła wartościowo 1,2 miliarda polskich złotych, co stanowiło ponad 6% udziału w rynku. Kto jest konsumentem takiego piwa, no i jak ta przyszłość tego piwa wygląda? Jak pan tutaj, jak państwo jako Carlsberg do, do tej kategorii się ustawiać? To w ogóle jest tak, że jeśli spojrzeć na konsumpcję piwa, to i cały jego rynek, to ilość alkoholu spożywanego przez Polaków w ramach piwa, to już niezależnie od dynamiki całego rynku, po prostu Spada od lat, dlatego że zmienia się struktura spożycia. Piwa mocne właściwie przestały istnieć, to jest dziś jakieś 3% rynku, podczas kiedyś to było, w porównaniu do historii, to, to było znacznie więcej kiedyś. No, mamy rozkwit piwa bez, bezalkoholowego, tak jak Pan wspomniał, to jest jakieś 5,5% ilościowo, prawie 7% wartościowo. I, I to plasuje nas tak, wśród krajów takich jak na przykład Hiszpania, gdzie rzeczywiście to tyle jest tego piwa bezalkoholowego w rynku, w rynku piwa. I teraz ten świat piwa bezalkoholowego dzieli się na takie dwie podgrupy, jak mówimy o konsumentach. Bo z jednej strony mamy piwo bezalkoholowe, i to jest lager bezalkoholowy, czyli piwo bezalkoholowe, smakujące jak piwo. A druga, drugi obszar to jest piwo bezalkoholowe smakowe. I teraz okazje, powiedziałbym, są też jakby charakterystyczne dla tych dwóch podgrup, bo te piwne produkty bezalkoholowe najczęściej są spożywane w takich właśnie sytuacjach, w jakich normalne piwo jest spożywane. No często. Wiąże się to też gdzieś z, z jakąś odpowiedzialną konsumpcją, prawda? Z, z, z sytuacją, w której nie można spożywać w alkoholowej wersji. I to jest, powiedziałbym, ten obszar. A drugi, ten smakowy, no to już powiedziałbym, jest światem takim napojowym. I, i tutaj mamy i bogactwo, że tak powiem, różnych wariantów, smaków. I ten, ten segment wciąż rośnie, podczas kiedy widzimy, że ta część piwy rynku bezalkoholowego związana z lagerami jest w, niejako w stagnacji w ostatnim, w ostatnim czasie. Także myślę, że osiągnęliśmy raczej taki pułap, który, który mniej więcej już wskazuje na to, że to jest jakieś, jakieś maksimum. Tu mogą następować jakieś przetasowania pomiędzy tymi dwoma wspomnianymi. A parę słów o, o charakterystyce tego klienta. Tego konsumenta, przepraszam. No, no tu mamy jeżeli, według badań. no To w, oczywiście zbliżone jest to do struktury konsumpcji odpowiednio alkoholowych wersji tych, tych segmentów, czyli piwa bezalkoholowe o smaku piwa, to głównie mężczyźni. Natomiast jak chodzi o te piwa właśnie smakowe, bezalkoholowe, to tutaj dużo więcej kobiet i też jakby średnia wieku tych konsumentów jest, jest niższa. Kiedy zaczęła się pandemia i Polacy przestali wychodzić do pubów, barów, restauracji, siłą rzeczy, no to zmniejszyła się oczywiście także konsumpcja piwa w tych miejscach. Potem okazało się, kiedy już główna fala minęła, że Polacy wrócili do dawnych przyzwyczajeń. Teraz znowu. Grozi nam kolejna fala odpływu klientów z tych miejsc, z innych powodów, z powodu inflacji. Jedna trzecia Polaków mówi, że ograniczy wydatki związane z wychodzeniem z domów do takich miejsc. E, czy jest szansa, że to jest znowu przejściowe, że Polacy, jak się sytuacja związana z inflacją kiedyś w końcu uspokoi, znowu wrócą do pubów, barów, restauracji? Czy, czy to potrwa dłużej? i trzeba jakoś, jak się jest Carlsbergiem, na to odpowiedzieć. Na koniec zadał mi Pan e, trudne pytanie z tym, jak się jest Carlsbergiem. Myślę, bo, bo myślę sobie, że ta cała sytuacja jest nie do pozazdroszczenia przede wszystkim, jak się patrzy na uczestników tego rynku no, i na gastronomów. E, no tak się składa, że ja w tej branży pracuję od ćwierćwiecza blisko, ćwierć wiecza, <głysko> blisko e, i wiele, wiele tych biznesów i ich właścicieli znam osobiście. I naprawdę to, co wydarzyło się w tym obszarze gastronomii przez ostatnie lata, to jest sytuacja bardzo dramatyczna. I ona jeszcze jest nieco inaczej widziana z perspektywy dużych miast, właśnie jak Warszawa, Poznań, Kraków, i tak dalej, czy Gdańsk. Ale jednak tam nie, nie nastąpił taki powrót, jaki chcielibyśmy widzieć. Więc oczywiście bardzo trudna sytuacja w samej, w samej pandemii, próby ratowania biznesu w różny sposób poprzez dostawy do, do domu. Natomiast później z kolei odpływ pracowników, którzy się często przebranżowili, potem nie było możliwości jakby pozyskania ich z powrotem. No a dzisiaj już i tak na niełatwej sytuacji, bo Polacy. Nie mają tego w jakiejś, to nie jest tradycja nasza, żeby się stołować i, i biesiadować poza domem. To dużo częściej jednak odbywa się w domu, także no niestety jakkolwiek bym chciał, żeby jakieś tutaj pozytywne um, jakieś światełko się tutaj pojawiało w przyszłości. To trochę według danych, które mam dostępne, no to, no to, to nie wygląda dobrze na, na przyszłość. I trudno sobie obiecywać, żeby. Gdzieś widoczny był jakiś powrót do wzrostów w gastronomii. Chociaż powiem panu, że ja miałem okazję i w święta, i w Nowy Rok, tak się złożyło, przejść wieczorem ulicami Gdańska, centrum. Wiem, że Gdańsk, duże miasto, ale nawet w Gdańsku kiedyś nie było aż tylu ludzi w, w restauracjach, pubach i barach w tak specyficzne dni, więc może jest jakiś światełko w tunelu. No więc na pewno troszeczkę inaczej sytuacja wygląda w tych dużych miastach. Tam, gdzie, tam, gdzie klient jest zasobniejszy, yy, gdzie pojawiają się turyści, yy, to, no, to, no, to, no, to, to, ale to jednak nie jest reprezentatywne dla, yy, dla całego kraju. Yy, przykro mi, bo nie, chcia, nie, nie chcę brzmieć jakoś pesymistycznie. Ja nie no, ja ale... chciałem pana ucieszyć tą obserwacją gdańską. No. Ja mam też tutaj kolejne takie pytanie, z którego też jakby super nie wy, 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 wybrzmiewa. W ogóle, tutaj po, chciałem się powołać na raport zrealizowany przez Deloitte na zlecenie związku pracodawców przemysłu piwowarskiego, Browary Polskie. Mhm. No i z niego ewidentnie wybrzmiała raczej pesymistyczny obraz przyszłości tej branży. Tutaj się powołam na dwie figury z tych wyników badań. 94% browarników ocenia, że warunki prowadzenia działalności gospodarczej pogorszyły się, a nawet względem okresu obowiązywania bardzo ścisłych oboszczeń spowodowanych pandemią. A 1 czwarta browarów bierze nawet pod uwagę zakończenie działalności. Panie prezesie, jakie są główne utrudnienia dzisiaj w prowadzeniu biznesu y, produkcji piwa y, i czego potrzebowałby branża, żeby wrócić do pewnego rodzaju normalności? Przez normalność rozumiem to, co było przed tymi dużymi szokami związanymi i z pandemią i teraz tymi kryzysami związanymi z, po, z pogorszeniem się y, z, zasobności naszych portfeli. No ni niestety jesteśmy w takim momencie, że jakoś dużo łatwiej jest wymieniać te, te negatywne y, czynniki. Z perspektywy Kalsberga muszę powiedzieć, że to jest tak. Pierwsza rzecz, e, wspomniany wcześniej już, Covid i jego następstwa, e, no to, to było duże tąpnięcie w branży, bo to gastronomia, ale to są też e, różnego rodzaju wydarzenia. To były koncerty, e, i takie typowo piwne e, okazje. Potem już mówię tutaj z perspektywy właśnie Kalsberga głównie. Początek wojny w, Ukra w Ukrainie to też dla nas no bardzo duży czas turbulencji, bo biznes Kalsberga w Rosji to była rzeczywiście to, 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 to była bardzo duża skala, bo to było 8 browarów, 10 tysięcy osób i bardzo ścisła współpraca z rolnictwem, co skutkowało tym, że właśnie na przykład jęczmień. Zarówno z Rosji, jak i z Ukrainy, był eksportowany do pozostałych krajów, w których, w których grupa działa. I to, no, wiadomo, bardzo szybko się urwało. My też bardzo szybko podjęliśmy decyzję o tym, że nie wyobrażamy sobie dalszego kontynuowania biznesu w Rosji, więc to wyjście też oczywiście, no, wiadomo, że w chwili próby trzeba robić właściwe rzeczy, no, ale miało to swoją miało to swoją cenę I, no i, no i przechodzimy do obszaru właśnie cen, dostępności surowców, materiałów, opakowań itd. Wspomniany jęczmień, no to być może nie wszyscy wiedzą, ale Rosja i Ukraina to jest blisko 30% światowej produkcji. To też obydwa miejsca no, no, nie mogły, że tak powiem, zapewnić dostępności. Przez, przez długi czas później wiadomo, w Ukrainie troszeczkę ten eksport jakoś ruszył, no ale to, to, to wywindowało ceny. Ceny energii od kilkudziesięciu do kilkuset procent rosną, więc właśnie której kategorii byśmy się nie, nie złapali, no to, no to wszędzie te wzrosty są jak nie kilku. O, o, o kilkaset procent, to na pewno o, o kilkadziesiąt. Do tego wszystkiego no, nie pomaga nam troszkę taka też niestabilność legislacyjna, bo mm, z jednej strony mamy rosnące podatki. W zeszłym roku podatek akcyzowy został podniesiony o 10%, w tym roku o kolejne 5%, no i tak progresywnie będzie o te 5% wzrastał do roku 2027, no, czyli w tym, w tym okresie czasu o blisko 50%. prawda? Do tego dochodzą no, w tej chwili to, z czym, nad czym branża bardzo mocno pracuje, i to akurat nie tylko e, piwowarska to jest e, ten system depozytowy, który jest e, no, w tej chwili projektowany i za chwilę będzie wdrażany. Na pewno, e, znaczy nikt nie kwestionuje tego, że, że, że to jest bardzo istotna e, rzecz do zrobienia i do uregulowania. Natomiast no, dzisiaj to mm, widzimy na pewno, że będzie to oznaczało dużo, dużo wyższe koszty. Natomiast jeszcze trudno dojrzeć w tym e, jakichś benefitów. E, także jest, jest, jest tego bardzo, bardzo sporo. No, mamy, mamy właśnie tą część konsumpcyjną, niejako zachwianą. Struktura konsumpcji e, się zmienia, no bo właśnie mniej gastronomii w ramach samego portfela PIF no to raczej przejście do piw tańszych i y, 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 y zahamowanie wzrostu właśnie tych, ty, czy to smakowych, czy, czy piw bezalkoholowych. Y, opodatkowanie, legislacja, no to, to, są, y, to, to, to są takie obszary, które na pewno no, nie, po, nie pomagają specjalnie.